You've done well, Mega Man. I never expected you to defeat my... Możecie szybciej pisać! Lepiej spierdolić, jak spierdolę. Po prostu nie jestem w stanie wytrzymać już w tym momencie tej gry. Nope! Tak, ptaszek zadziałał. Ptaszek był super. To bomba, może ją mogę rozwalić. Nie bombą? Arrowem? Nie? Czym się rozwala te rzeczy? Grawitacją. Też nie? Kick? Jak rozwalić ścianę? Serio zwykłym blasterem? To ja dobry, ale ze mnie dobry agent, ty. Nie wiem, czy ja chcę iść wyżej. O, dobra. W porządku. Jest okej. Protoman! Cześć! Co ci strzeliło do głowy, że stawiasz zamek i próbujesz mnie zabić? Proszę, powiedz mi. E? Muzyczka drugie... Dwóch Protomanów! To jest... Zły Protoman. Jest Protoman, który w ogóle ma umiejętności innych menów. Nie, za mało obrażeń to bije. Nie warto. Arrow. Za mało. Starstruck. Oh fuck. O, całą drogę. Żartujecie sobie ze mnie teraz. Kurde, no będzie ciężko, bo ja nie mam żadnej... No właśnie nie mam już Waterway, wystrzeliłem wszystko w niego właśnie. Więc jest lipa. Bo ja też po drodze nie mam jak odzyskać sobie tych broni. Gdzieś mam pusty Waterway. Ten boss jeszcze nie jest taki trudny, jestem w stanie pierwszą fazę spokojnie zrobić. W ogóle nie wiedziałem, że będą dwie fazy. To też jest coś, co... czego się dowiedziałem dzięki tobie. Myślę, że jestem w stanie go zrobić bez korzystania z dodatkowych broni. Przynajmniej ten jego fragment. Oh fuck. A, źle. O, trafiłem właśnie. Muszę się patrzeć w niego, jak strzelam. A, podskoczyłem niepotrzebnie. Palec mi zjechał na przycisk. Strzelunia, men. Dobra, nie było tak źle. You've done well, Mega Man. I never expected you to defeat my... Możecie szybciej pisać! Powerful Darkman Robot. Wow. Czy ktoś się spodziewał, że antagonistą będzie dr Wily? Ja jestem w szoku. W totalnym szoku. Captive in my lab, come if you dare. Ha, ha, ha.
Jak Count Chocula. Z tych, z ulicy Sezamkowej, tak? Count Chocula. Faktycznie nam się ostatnio pojawił jakiś subskrybent, ale ja tam na razie... No skąd miałem to wiedzieć, do jasnej cholery, no? Mnie wkurzają takie rzeczy. Trzeci raz w tej grze ginę w taki sposób. Przecież to jest... Nie, to jest po prostu tanie zabijanie gracza. Jakby ktoś chciał się potem pochwalić, że pierwszy raz grał w Mega Mana i tak zrobił dobry wynik, w sensie nie umierał za bardzo, to ta gra mi mówi fuck you! Proszę bardzo. A ten doktorek to nieudacznik, to jedna się częściej próbuje zniszczyć Mega Mana i mu nie idzie. Wiesz co? Szczerze? Nieudacznikiem to jest Mega Man. Jak on, jak mija te, jak mówisz, 11 części, on za każdym razem daje się złapać na to, że Wily po zabiciu ostatniego bossa się kłania i mówi: nie rób mi krzywdy, nie rób mi krzywdy. Już tak mniej więcej w drugiej, maksymalnie trzeciej części powinno się zorientować, że warto by było wysadzić go w powietrze bombą atomową albo wypalić mu mózg laserem, ewentualnie torturować go gdzieś w jakiejś piwnicy, a nie puszczać. To jest dobry klip. Widzę, że dzisiaj dużo klipów będzie od ciebie, Wilgax. Cieszę się, że ci się podobają moje dzisiejsze teksty. O, akurat straciłem continue, więc mi odnowiło też wszystkie bronie. Doskonale. Nie będę się musiał zastanawiać, czy chcę użyć M-tanka. Ja tego używam w sumie. Dobra, może mi się jeszcze przydać. To mnie zabije? Co to jest? I po ptokach. Dobra, RC. Trzymam kciuki, że u mnie nie padnie prąd, w sensie... No nie będę miał wtedy internetu, to sobie nie pooglądacie. Ale ja grę dokończę, to po prostu... Jak wróci prąd, to będziemy grać w Geometry Dasha. Oh fuck. Nie, no śmieję się. Śmieję się, jakby padł prąd, to raczej bym... rozważał, jak go naprawić, a nie... grał dalej. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 chcę wrócić tam. Nie, jeszcze bardziej. Dobra, udało się. Nie usuwam klipów, nie. W sensie, nigdy nie znalazłem takiego, który chciałbym usunąć. O jednym tam mówiłem, że go usunę, ale to bardziej były trolle, bo musielibyście mnie naprawdę obrazić, chociaż mnie może nie. Ale jakbyście na przykład... Nie, no na klipach to ja bym raczej nikogo tak szczególnie nie obraził, żebym chciał od razu usuwać ten klip. Ale jakby na klipie na przykład było jakieś, nie wiem, to co wypisaliście i to by obrażało jakieś osoby, to pewnie bym usunął, ale tak to nie usuwam, nie. A tak, o OW mówiłem, że to usunę. Ależ to, daj się spokój. Szczerze, na tym klipie wyszło przynajmniej, że nie umiem tego powiedzieć ładnie, a to tylko dobrze o mnie świadczy.
No. Dobra, no moja wina, moja wina. Ma maxima culpa. No nie, no come on. Ja mógłbym rzucić na YouTube'a, tak. Ale tego nie robiłem. Nie ma tutaj żadnego konkretnego powodu. Po prostu nie czułem takiej potrzeby, żeby wrzucać całe transmisje. Raczej staram się, żeby transmisje były transmisje. W sensie, wy tutaj macie też trochę dodatkowego kontentu, jakiegoś mojego gadania, jakichś wymian zdań. Bo ja dużo ucinam z tego YouTube'a, tak żeby tam bardziej był gameplay sam, nie? I plus przeważnie wycinam wszystkie jakieś fragmenty tego gameplaya, które są powtarzane, nie? Więc całkiem sporo tam jest ucięte. Także chciałbym, żeby też była to jakaś motywacja do tego, żeby na te transmisje wchodzić, bo ja też nie chciałbym, żeby przekierować wszystkich ludzi na YouTube, bo wy tam sobie możecie obejrzeć to od początku, nie? W sensie możecie sobie to obejrzeć kiedy chcecie, w jakich odstępach chcecie. Jak chcecie zobaczyć cały ten, to niestety, ale będziecie musieli tu wchodzić. Jestem okrutny. Czy ja od dawna streamuję? Od lutego chyba. Przy czym, no, pierwszych 2 miesięcy nawet nie nazwałbym streamowaniem. A to dlatego, że ja tam wtedy jeszcze ani sprzętu specjalnie nie miałem. Ja się wtedy uczyłem w ogóle, jak się obsługuje te rzeczy. Więc to w większości były takie, nie wiem, testy bardziej niż streamy. Siemano, cześć, witam. To jest nowy kanał. Nie wiedziałem, co tutaj się będzie działo. Jest tankiem, nie chcę mi się ginąć. Kuchenne rewolucje. Uspokój się. Znajdź w sobie moc. No czemu to się nie... Przecież to jest ta broń, która się rozpada, jak uderza w coś. Czemu ona się nie rozpadła? Słuchaj, niestety jak czekasz, to się pewnie nie doczekasz. Ale nie będę robił reagowania na paradokumenty. Odkąd zacząłem streamować, to chyba nawet żadnego odcinka paradokumentu nie widziałem. Co to jest? Jak w to strzelić? Aha. Dobra, już rozumiem, jak to strzelić. Aha. Aha. Okej. Kurają mnie te zielone. Po co one tu są? I tank? Dobra, mam ich trochę. Czemu nie? Na żywo trochę inaczej niż film. Nawet wtedy by tu przychodzili. No pewnie tak. Pewnie tak, słuchaj. Teoretycznie mógłbym założyć jakiś taki jeszcze bardziej boczny kanał, na którym po prostu wrzucałbym całe transmisje, niepocięte. No nie mogę z tym, jakoś nie potrafię unikać tych zielonych. No i czemu teraz nagle tak blisko siebie są? 2 razy mnie trafiły, no 2 razy, no. Może ja bym użył tego na przykład. Tak w razie czego, jakbym musiał coś zabić, to przynajmniej tym zabiję. No ja to nie robię mu obrażeń też za bardzo. Kulka? Kulka robi obrażenia, moi drodzy. Kulka robi... Nie. Ja pierdziele. Nie, nie. Tu 1 HP. Słuchajcie. Tekst, co ty pi...
ten tekst, to jest tekst, który powiedziałem raz, bo mnie poniosło. Nie jest tak łatwo, żeby mnie poniosło, ja nie jestem taki porywczy. Wtedy naprawdę się zdenerwowałem. To była mapa... jak ona się, kurczę, nazywała teraz? Grand Arena Showdown. Masakra. 10 sekund. Nie! 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 O, nie złapałem się góry! God damn it! Nie! 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 Uspokój się! Uspokój się! Co ty pierdolisz? La Luna! Co ty pierdolisz? Dobra, już się trochę nauczyłem. Nie, on po prostu potem ma przerwę w dostawie. On ma zamknięte oczy, jeśli ma wszystkie części ciała, to ma zamknięte oczy. Wtedy nie mogę go w ogóle trafiać. Bez sensu w ogóle strzelać. A jeszcze mnie trafił na koniec. No patrzcie, zero straconego życia. Prawie. Był najlepszy, ale właśnie dlatego, że był zaskakujący i trochę nie w postać, nie? W sensie, normalnie tak nie mówię. Jakbym tak rzucał takimi przekleństwami, to by nie było takie wow wtedy. Tak, mógłby być taki quick swap. Już mówiłem o tym przy okazji poprzedniego Megamana. Ale niestety jeszcze czegoś takiego nie zapewnili. Więc trzeba sobie radzić z tym, co mam. No nie wierzę. Nie wierzę. Ja zginąłem głupio teraz. Wiesz, z drugiej strony ile mam teraz żyć? Zero? Nie, jedno. Dobra, to nie będę tak umierał. W sensie, nie będę teraz się zabijał. Za dużo. Ty będziesz Sarge the Player, że powiesz na jasny gwint. Sarge the Player. To jest, kurde, obskurna. W sensie, no może on dalej bardzo dobrze sobie tam działa, nie? Ale to jest gość, który działa już tak długo i cały czas robi dokładnie to samo. Od czasów, jak to przestało być... On to robił, jak jeszcze było modne. I teraz to dalej robi, jak już przestało, nie? Bo on dalej gameplaye chyba ciśnie. Nieprawdopodobne to jest, że on dalej na tym leci. Wiecie, że ja go nigdy nie oglądałem w jego prime? W ogóle go nie oglądałem. Ostatnio dopiero się zorientowałem, że on w ogóle istnieje. No i co teraz zrobić, no? Że on w ogóle istnieje i zacząłem tam sobie podglądać, żeby zobaczyć, jak to może wyglądać, nie? Bo ja też tam te gameplaye robię i te odcinki sobie tnę, więc jestem ciekaw. Ocenisz mojego fanarta? Pewnie. Także jeśli kiedyś robiłbym też jakieś nowe gierki, to z wielką przyjemnością bym gdzieś tam właśnie aspirował do bycia trochę jak on, nie? Nie jakąś zżyną, bo ja nie chciałbym. Ale jak on, nie? Gorzej z Geometry Dashem, bo na przykład nie mam nikogo takiego na polskim YouTubie, na kogo bym spojrzał i powiedział, no chciałbym robić taki content z GD jak on, nie? Przynajmniej jak tak szukałem, to nie znalazłem nikogo takiego. A już sobie zaglądam, czemu nie? Czemu nie? Ach. Fajnie, że zajrzałem. Zmarnowałem całe 2 sekundy na przełączanie się między oknami. To są 2 sekundy, których nie odzyskam. Mój czas jest cenny, słuchaj. Teraz musisz mi dać donate'a. Znowu. No widzisz, może to jest nisza, którą trzeba wypełnić po prostu kimś konkretnym, nie? Tylko, że ja nie wiem, czy ja umiem, bo ja nie mam za bardzo pojęcia o tym GD. Może na razie to jest trochę moja siła, że dużo kontentu pochodzi z interakcji między nami na GD, no nie? Że wy mnie też trochę uczycie tej gry. Ale to na dłuższą metę i dla całego społeczeństwa się nie sprawdzi. Ja muszę, jakbym chciał coś robić z GD, to musiałbym się tej gry nauczyć. Nie spodziewałem się, że serio to zrobisz, dzięki Kamski.
Polecam cię. Dziękuję. Cztery złote na piwo będzie, dokładnie. Słuchajcie, oficjalnie... Obiecuję, że wypiję za was po tym streamie. Otworzę piwo i je wypiję za was. Znaczy, najpierw je kupię. Ja potem je otworzę. Nie wiedziałem, że to tak działa, przykro mi. Żadna informacja, którą przeczytałem odnośnie tych donate'ów, nie spowodowała, żebym chciał. A, Voltaine, jakbyś się zastanawiał, bo nie wiem, czy to dalej jesteś, jakbyś się zastanawiał, czemu jesteś na liście donatorów, to dlatego, że cię wpisałem, bo potrzebowałem, żeby ktoś tam był. Także jak ktoś cię przegoni, to znikniesz, spokojnie. No, halo, co? No gin! Jeez, zabrał mi całe HP za gość. Dzięki za donecik. Fire in the hole! Logo do mi. Widzę, że ja powinienem teraz dać listę raczej ostatnich donatorów. Ja mogę to w sumie zmienić. Oh fuck, dobra, on skacze daleko. Oh fuck. No co za gad jeden, no przecież chciałem... Zresztą drugi raz chyba popełniłem ten sam błąd na nim. Teraz muszę użyć i tanka. Spoko. I zobaczmy, co się wydarzy. Co będzie to za boss? Download Morramcom. Co to jest? O, latające platformy. Aha. Czaję. W sumie ten Megabuster zdaje całkiem obrażenia. Myślę, że go tak zabiję. Nie ma powodu, żebym zmieniał tę broń i szukał, którą bronią zrobię to lepiej. Bo ona działa. Oh, fuck. Mega bust. Ale fajnie by było, jakbym jeszcze się nauczył unikać jego ataków. Oh, fuck. Zginę. Nawet nie zauważyłem, jak on wystrzelił tę piłkę. What the fuck, man? What the fuck? Dobra. Jeszcze raz. Spróbujmy może jednak użyć jakiejś innej broni. Tak z ciekawości chociażby. Tak, to działa. To działa bardzo. Tylko musi się jeszcze wkręcić do środka, ale działa. No. Żarty, żarciki. Słyszę o tym pobieraniu ramu. Nie wiem, kto to rozsyła. Sam Jandler powiedział, że to działa. Gratulacje użytkowniku, wygrałeś RAM. Spróbuj, ja pobrałem, zajebiste jest. No co ja poradzę, że jestem kiepski w tę grę. RC, let's go. Dzięki. Jest beczka. Co tak pusto? To jest droga już do final bossa? Nie, no tak, przecież jeszcze musi być... A, muszą być pojedynki od zera z bossami. Dobra, zawsze jak idę w prawo na początek, to umieram. Dawajcie w lewo. A, Gravity Man. Ja z nim walczyłem...
Co? Czemuś ty mnie trafił? U, siemano, wkręt... Co ty masz? Wkrętarko, śrubokręt 62. Siema. Nie wiem dlaczego, obstawiam, że to jedno z was z drugim kątem. (grystanie) 64 terabajty, to kurde komputer z NASA, ci powiem. Waveman. Gdzie jest ten? To, no. No Jesus, no przecież nie mogę. Nie mogę. Czemu ja? Rzeczy w ogóle. Dlaczego? Czemu ja nie umiem w tę grę? I czemu mi nie oddają tu HP? Po bosie? Czy oddają? Nie, może oddają. Stone Man. On był dość prosty, a ja potrzebowałem na niego tych bomb. Bomby. Tylko nie mogłem go trafić, to pamiętam. Yo. Gin, wybuchaj, zgin, przepadnij. A, oddają mi życie, tylko po prostu wcześniej tego nie zauważyłem. Dalej. Jaki bezsens. Water wave. Let's go. Dzień dobry, kochanie. No. Umarł i nie żyje. Dalej. Czym ty jesteś? Nie pamiętam tego bossa, co to jest za gość? Dobra, czym ty rzucasz? Może mi podpowiesz. A, tym. To jest to. Crystal Eye, czyli Crystal Man. A Crystal Mana się załatwiało? Też spojrzasz. A, dobra. Aha. Kebabem, ale ja nie mam już kebaba. Mam zero kebaba. Mam zero kebaba, jest problem. Adi, wychodzi na to, że kebab jest obraźliwym słowem. Bo ci zablokowało komentarz. Dear admins, kebab is like a dish. We made like mean like a gyro. You know the tortilla, vegetables and then meat. You know stuff. Food. Nie, bo zginę. Muszę i tanka użyć, a mam zero żyć. Damn. Dobra, ptaszku, zabij go. Nie, ptaszku, za mało obrażeń bijesz. Ptaszku, zmarnuję cię w ten sposób. No, halo. W którymś Mega Manie miałem masowo problemy z tym, że on się wolno odwraca. Nie pamiętam, w drugim? W trzecim może? W trzecim chyba, bo tam było dużo lagów, to pewnie w trzecim. No. Bo już nie mam i tanków. I mam zero żyć. Jak zginę, to jestem martwy. A kto umarł, ten nie żyje. Lepiej mi zablokowali głupi i uwielgaksa, a teraz kebab u ciebie. O Jezus, to jest Napalm Man, tak? Okej.
Daj! Daj! Przeżyłem. Nie mam ammo już? Miałem jeszcze jedno ammo. Mega Monster! Daj! Dobra. Jeszcze dwóch. Błagam, dajcie mi wygrać. I nie chodzi mi o mojego widza. To jest ten, co szybko biega. Chargeman. O nie. Bo ta broń jest do dupy. Najgorzej. Dobra, dostał. Dobra, charge'uj. Charge'ujesz, super. Dobra, będziesz charge'ował? Nie będziesz charge'ował, bo nie masz przestrzeni. Dobra, teraz będziesz charge'ował. Charge'uj. Nice. Gin. No nie mogę, się nie da trafić sensownie, no. Za gówno broń. No ha, 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 ha. Jeez. Dobra, ale i tak nie zadał mi obrażeń. Prosty boss, przynajmniej tyle. Dobra, kim ty jesteś? Nie wiem, kim jestem. 535, dzięki za followa. Jak to Ribla Spławek? A ty, Gyroman. Ty, tak ciebie potrzebuję. No. Pamiętam cię. Gin. I tak wiem, że mogę ustawić. Po prostu nie chcę teraz przez to przechodzić, bo ja się czasem gubię w tych ustawieniach. Bo akurat wiecie, że Discorda założyłem specjalnie dla was, więc jakoś tak jeszcze nie ogarniam wszystkiego. A nie chcę spędzić nad tym za dużo czasu. No więc zrobię sobie to spokojnie. Jutro już będzie działający na stałe. Także dzięki za znak. Nie wiem, kim jestem. 535. Dobra. Aż taki też prosty ten boss na razie. Możesz robić coś ambitniejszego, doktorze Wiley? Rozumiem, że masz trzy pozycje. Prawą, środkową i lewą. Więc jak stoję na środku, to po prostu będziesz zawsze na środkowej. Spoko lub. Nie wiem, kim jestem, ale się dowiem. Nie, nie masz tylko trzech pozycji. Ale i tak jesteś beznadziejny. Nie. Pudło. Mam nadzieję, że masz jakąś drugą formę, albo nie wiem, drugiego bossa, bo jesteś na razie strasznie prosty, ziom. Powiedział, że tak nie najtrudniej z nim, no. Amen. Strzeluję, men. Leć. Czekaj na mnie w ostatnim poziomie. Osiągnięcie w geometrii dasz o nazwie Touched Grass za to się. Touched Grass brzmi jakbyś albo umarł wystarczająco razy, albo jakbyś grał tyle godzin, że oni przypuszczają, że robisz to naćpany. Touch grass, no. Tak, jak dotknąć trawy, no. Tak. Znaczy nie, no to jest finalna misja prawdopodobnie. Zawsze tak jest, że zaraz po boss rushu jest walka z Wiley, a potem jest jeszcze jedna walka z Wiley. Dobra, muszę naładować Buster, strzelić od razu, strzelić jeszcze raz, no. Był jedyny sposób, żeby on się nie pojawił po raz kolejny. Kolce będą, jak nic. Gdzie? Gdzie? Nie ma. Już traumę mam. Ja niczego nie mam prawie swoją drogą. Przed bossem chyba użyję tego M-tanka. Jest jedna szansa, żeby w ogóle się tu pobawić jeszcze.
Tak, dokładnie tak by było. Dobra. Może tak, najpierw użyję, sprawdzę, czy coś, co mam na niego działa, ale raczej nie. Bomb. Może muszę mu bombą w twarz strzelić, o. Bomba w twarz działa. Ale może inne rzeczy też działają, działają lepiej. Ten arrow działa bardzo lepiej. Dobra, no to chyba ten arrow będzie tutaj przydatny, nie? Przytulił mnie do ściany razem z tą piłeczką. God damn it. Dobra, no to w tym momencie chyba trzeba spalić nasze rzeczy. Bo i tak zaraz jak stracę continue, to będę miał na nowo amunicję. Więc zróbmy tak, że użyję M. Ja widzę, że będę musiał chwilę poczekać. Fine, dzięki. Naprawdę nie dało się zrobić. Wszystko pełne. Patrzcie, jakie to proste. Zobaczycie to na montażu. Nie ma? Jest. Tak się używa M-tanka. Świetnie. Czy niby ta pierwsza jego faza jest łatwa, ale no bez przesady. SRW. Dobrze, że oszczędzisz widzów. Nie, nie oszczędzę. Oni to przesłuchają najpierw normalnie, a potem ja im pokażę, jakby to mogło wyglądać. Co się stało z tą strzałką jedną, która zniknęła? Dobra, mamy całe HP. Co prawda zero i tanków, ale całe HP. Wszystkie bronie. Let's go. No. Co ja odwalam? Ten, co chce jeździć na strzałce. Ziomek, jeździ na strzałce, jak ja będę chciał, żebyś ty jeździł na strzałce. Błagam. Nie wiem. Okej. A gdzie się potem pojawisz? Aha, to nie jest przewidziane. Dobra, trafiam cię, ale mało obrażeń się zdaje. Czy jest jakaś broń, która w ogóle mogłaby lecieć do góry i go zabijać? Gravity... Stone może? To na pewno. Zobaczymy najpierw, czy ptaszek pomoże, bo ptaszek byłby generalnie bardzo przydatny tu. Dawaj, ptaszku. Ciśnij go. Zadajesz mu obrażenia. Całkiem niezłe w sumie. Znaczy, jeden pasek, no ale dalej. Będę mógł spokojnie unikać jego ataków. Zabijesz go, ptaszku, wierzę. Ja sobie poczekam. Ta walka nie będzie zbyt skomplikowana, jak cię mam. Ty, ptaszku, przestałeś atakować? Ptaszku, rób coś! No ptaszku! Przestał działać. Ptaszek się obraził. Dobra. Spróbujmy tego. God damn it. Ptaszek się obraził, już nie atakuje. Teraz spróbuję czym innym. Może Stone'em go trafię. W sumie to jest bardzo podobne do jego ataku. Może to dlatego właśnie. Nie, to go chyba w ogóle nie trafia, tak mi się wydaje. Tak, odbija się to od niego kompletnie. Tylko go nie trafia. Tym go nie trafię też. Tym też go nie trafię. Mogę spróbować Starlightem, bo on był bezużyteczny do tej pory. No i nie wiem teraz, czy bym go trafił, czy nie. Pojawił się tuż nade mną. Nie wolno robić takich rzeczy w Mega Manie. W sensie... Ta postać nie jest w stanie zrobić natychmiastowego uniku, bo nie wiem, czy pamiętacie, że ona musi zawsze zrobić jeszcze kroczek w lewo. W sensie, jego ruch jest spowolniony, on nie może nagle zacząć biec. I tak się zaczęło. Dobra, najpierw trzeba odnowić czarować. Przepraszam, że zginąłem, ale on jest tak piekielnie nudny. We'll be right back.
No, lepiej spierdolę, tak spierdolę. Po prostu nie jestem w stanie wytrzymać już w tym momencie tej gry. Zaraz będę musiał zrobić sobie przerwę. Bo jestem w tej chwili tak sfrustrowany, że jak sobie nie zrobię 10 minut przerwy, to Geometry Dash to będzie jeden wielki shitfest. Dzięki Protoman za pomoc. Chociaż ty się do czegoś nadajesz w tej pierdolonej grze. Ale będę miał pikania na koniec tej serii. Ja cię sunę. Wkurzyłem się, bo to łatwe było. Łatwa była ta gra, może nie cała gra. Ten końc, ostatni boss, ostatnie poziomy były takie łatwe. A ja siedziałem, ile siedziałem? 40 minut siedziałem. 40 minut wgapiania się w gościa, który się pojawia, musiałem na niego czekać. Nie mogłem się uczyć niczego, bo nie było absolutnie czego się uczyć w tej głupiej walce. I po prostu patrzyłem w ekran i czekałem, czy on zginie, czy nie zginie, czy przypadkiem mi się nie pojawi na twarzy i mnie zaraz nie zabije. Dzięki za GG'sy. Mega Man 5, bardzo fajna gra, bardzo się rozwinęła pod każdym kątem. Jak każdy Mega Man jestem zadowolony mega, że mogłem zagrać i dowiedzieć się, że Capcom trzyma formę i Capcom z każdą jedną grą poprawia jakość swoich produktów. Podobnie jest w nowoczesnych czasach, ale jednej rzeczy nie potrafią zmienić. Tych... Dźwięk cenzury ostatnich bossów, których za każdym razem dźwięk cenzury nie cierpie. Dzięki bardzo, że byliście. Widzimy się przy okazji części 6, która, jak się dowiedziałem, od Yahoo 1988 będzie w stanie przejechać mną po podłodze jeszcze bardziej. Do następnego. Cześć!